Dziś jednak w szczególny sposób podkreślamy znaczenie czynów cichych, lokalnych bohaterów, których heroiczna postawa wobec zagłady Żydów nie jest znana ogółowi społeczeństwu. To ich, zgodnie z nazwą projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowanego przez Instytut Pileckiego, pragniemy zawołać po imieniu. Tutaj, w Nurze, upamiętniamy Wacława Buliszewskiego, jego rodziców Henryka i Stanisławę oraz braci Konstantego i Stanisława, którzy mimo świadomości grożącej kary śmierci udzielili Żydom schronienia, małżeństwu z trójką dzieci. W trakcie przeszukania Niemcy znaleźli ukrywających się. Wówczas Wacław Buliszewski wziął całą odpowiedzialność na siebie. Zginął, podobnie jak ukrywana rodzina, jednak ocalił swych rodziców i braci. Śmierć Wacława Buliszewskiego w obozie koncentracyjnym Stutthof to cena, którą przyszło mu zapłacić za akt ludzkiej solidarności. Odsłaniana dziś tablica upamiętnia jego męstwo i ocalenie w czasach pogardy tego, co w człowieku najpiękniejsze. Postawa rodziny Buliszewskich, ale też tysięcy bezimiennych bohaterów, wzywa nas do pielęgnowania prawdy historycznej i wszelkich działań, by lokalne, często przechowywane wyłącznie w kręgach najbliższych, przejawy szlachetności i braterstwa Polaków zapisać w powszechnej świadomości historycznej. To nasza wspólna misja. Dziękuję więc inicjatorom dzisiejszego wydarzenia, przede wszystkim Instytutowi Pileckiego i władzom samorządowym, którzy swym zaangażowaniem przyczyniają się do realizacji tego szlachetnego zadania. Podpisano Mateusz Morawiecki. Bardzo dziękuję za te słowa, dlatego że one w dużej mierze oddawały istotę sprawy. Wspaniała polska, patriotyczna, katolicka rodzina. Kochająca się. Ogromnie silne więzy pomiędzy rodzicami i dziećmi. Decyzja o przyjęciu żydowskiej rodziny. A to ten niezwykła decyzja syna. 18-letniego Wacława, który wystąpił przed Niemcami i wziął całą, w cudzysłowie, winę na siebie. W taki sposób podpisał na siebie wyrok śmierci, ale ocalił swoje rodzeństwo i rodziców. Wyobraźmy sobie teraz, z jakim ciężarem musiała żyć ta rodzina przez wiele dekad. Dlaczego bezpośrednio po wojnie nie zbierano nazwisk? Dlaczego nie było upamiętnień? Dlaczego zlekceważono poświęcenie tych ludzi? Dlaczego rodziny pomordowanych za pomoc i ratowanie Żydów zostały ze swoją tragedią pozostawione same sobie? Tutaj zebrani wszyscy, mieszkańcy Nura, musimy przekreślić to dziedzictwo komunizmu, ignorowania, zapominania. Dzisiaj jesteśmy po to, żeby wzmocnić wszystkie wartości, które przyświecały tej rodzinie. To są wasi mieszkańcy, to są wasi sąsiedzi, to są polscy obywatele, Polacy. Tak ważna jest pamięć lokalna. Tak ważna jest pamięć lokalna, żeby powstała ta historia, narracja większa, ogólnonarodowa. Nie będzie pamięci narodu bez historii lokalnej.